cóż to za bączki wleciały nam w ten piękny, powtarzalny kadr? Czyżby to był browar Amber, niedostępny w południowej części Polski? Tak, dokładnie. Są to dwa piwa z browaru Amber, których w ogóle nie widziałem tutaj, w naszym południowym regionie. Natomiast przywieziono mi je prosto z nadmorza. Rodzice byli, przejechali się, zadzwonili. Synku, czy chcesz piwo? Ależ oczywiście. Więc weźmiemy ci Ambery. Nie ma sprawy. No i tak oto trafiły do mnie dwa bączki z browaru Amber. Pierwszy, lżejszy, to browarne lager. Browarne lager, czyli jakieś zwykłe, jasne, pełne, tak mi się wydaje. Wyselekcjonowane składniki, woda z własnego ujęcia, tradycyjna metoda ważenia. Piwo jasne, pasteryzowane, styl lager. Skład, woda, słód jęczmienny i chmiel. Drożdże dolnej fermentacji z własnej stacji propagacji, czyli to, co wyróżnia browar Amber. A drugie piwo to Amber Mocny Red, czyli Red Lager o sile 7%. Nie byle jaki. Za co muszę pochwalić? No cudowny jest ten kapsel. Bardzo mi się podoba. Jest przeuroczy. Ten drugi może trochę mniej urokliwy, ale z pewnością obydwa trafią do kolekcji. No ten jest uroczy. Uroczy. Naprawdę mi się podoba. Nie wiem, co na nim jest, ale jest piękny. Amber Mocny Red. Piwo jasne, pasteryzowane. Amber Mocny Red ważony jest z najlepszych polskich odmian chmielu. Nie jest ważony z chmielu. I słodu jęczmiennego. Idealne połączenie mocy i łagodnego smaku. Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel. Przechowywać w chłodnym miejscu. Browar Amber. Nie ma mowy nic o drożdżach z własnej stacji propagacji. Jeśli będzie słychać syczenie gdzieś tam w tle, właśnie takie, nie przejmujcie się, to jabłka na jabłecznik właśnie zamieniają się w mus i mogą czasami tam delikatnie podsykiwać. Otwieramy zatem lżejsze browarne lager. Jestem ciekaw, jak tam browar Amber, co oferuje w tych swoich ładnych bączkach, bo podobają mi się. I co jest też ciekawe, kolorystycznie rzecz biorąc, przez to, że butelka jest ciemniejsza w lagerze, to wydaje się to piwo być ciemniejsze. W barwie nie widzę różnicy żadnej praktycznie. Jest tutaj delikatny osad. A może se zabełtam jeszcze? Zróbmy jeszcze coś takiego, co tu się podnosi. Może mi się tylko wydaje, ale powiedzmy, że na dnie czasem też smak się kumuluje w tej warstewce osadu. Otwieramy browarny lager. Głośno. Głośno i zapracowało, ale nie wyleciało. No, trochę mnie to zdziwiło, bo piwo jest pasteryzowane. Przelewamy i sprawdzamy, jak browarny lager z browaru Amber wygląda, jak pachnie, jak smakuje. Wygląda jak lager. Ładnie się pieni, ładnie klarowny, ładna biała piana. Bardzo ładne. Takie bąbelki. Urocze. To jest naprawdę przyjemny widok. Musicie przyznać. Co by nie mówić o jasnych lagerach, to jednak to jest miły widok. Wąchamy. Słodowo, ale też delikatnie, bardzo delikatnie kapuścianie. Ale słodowość wybija się na pierwszy plan, kapuścianość gdzieś tam umyka. Data jest do 2021, więc piwo powinno być w miarę świeże. Ma 5-6 alkoholu tak w ogóle. I ekstraktu nie ma podanego. No, czyli zakładamy, że 12. Natomiast nie czuć alkoholu. Ładnie pachnie, przyjemnie. Nawet gdzieś tam taka zbożowa nuta się pojawia. Wręcz zbożowa, taka jak słód po prostu. Słodowa, taki świeży słód. I jakaś taka kwiatowość być może? Tak, jest coś takiego kwiatowego w tym aromacie. I delikatnie wpada też w kwas izowalerianowy, czyli mokra szmatka. To też się zdarza. Pierwszy łyk zatem. Browarne Lager Amber. Troszkę pustawe. Nie ma tutaj nut, które by mnie od tego piwa odpychały. Ale nie ma też tutaj za dużo do zaoferowania. Ono jest po prostu takim zwyczajnym, jasnym lagerem, który jest w miarę poprawnie uważony.
Jest słodowość, bardzo delikatnie gdzieś tam na końcu coś goryczkowego. Język tak delikatnie jest taką goryczką muskany, ale to jest dosłownie, nie wiem, na 20 IBU może. Niewiele się tutaj dzieje. Przyjemny jasny lager, chociaż mógłby być odrobinkę bardziej chmielowy. Nie wiadomo jakie chmiele, wiadomo, że chmiele. Nie czuję wad z fermentacji, nie jest estrowe, więc jest porządnym lagerem. Znaczy prawilnie zrobionym lagerem. I tyle, i tyle. Z przyjemnością wypiję to piwo po pastry z risach, które piłem wczoraj. I do tej pory pamiętam ich smak, aż za dobrze. To jest bardziej mój typ piwa niż pastry ris. Otwieramy zatem drugie piwo, czyli mocny red. Przelewamy i sprawdzamy. Jak mocny red, w ogóle nie red, mocny w ogóle nie red browaru Amber wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Proszę Państwa, ja sądziłem, że jak coś jest red, to jest red. A to nie jest ani trochę red. Tak? Ani grzdy redu. Wąchamy. Bardziej nikły aromat. Prawie nic nie czuję. Zdaje się, że to piwo jest jakby zupełnie bez aromatu. O nie, może COVID. Jest tutaj coś kadzidełkowego. Tak jakby był jakiś taki ciepło przyprawowo kadzidełkowy aromacik. Tak mi się uniosło. To może być jakiś ziemisto-ziołowy chmiel. Może tak być. Chociaż o chmielu tutaj nie mamy żadnych konkretnych informacji. Wiemy tylko, że został użyty chmiel. Znaczy, że zostało uważone z chmielu. Pierwszy łyk. Więcej się dzieje w smaku. Cóż za niespodzianka. Jeśli coś ma 7% i ekstrakt 14,5, to jest napisane. Da się to tutaj przeczytać, tak? Więc automatycznie podbudowa słodowa jest trochę mocniejsza. W słodzie może się trochę więcej zadziać ciekawych rzeczy. To piwo jest troszeczkę inaczej uważone. Ono jest... Może balans ma podobny między chmielowością a słodowością, natomiast jest takie głębsze w smaku. Trochę jakby zaszła tutaj dekokcja. Być może. Mam takie wrażenie, że jest tutaj odrobina takich nut typowych dla reakcji Maillarda, czyli melanoidyn, czyli efektu takiego przegrzania części zacieru i dolania z powrotem tej części po to, żeby podnieść temperaturę całości. Ciekawsze, głębiej słodowy, taki pełniejszy jest ten smak. I to może delikatnie popychać to piwo w stronę bycia takim red w smaku. No ale chociażby do Marcena to jeszcze sporo brakuje. Marcen już jest takim, powiedzmy, no bo to, znaczy to okej, to ma parametry nawet na Marcena. No ale w kolorze to jest jasny lager, nawet jest klarowne. Równie. Fajnie, że sobie otworzyłem dwa podobne do siebie piwa. Jedno mocniejsze, drugie słabsze. Fajnie, że Amber robi takie piwa i są one na dobrym poziomie lagera. Takim... Nie jest to jakaś kukurydza albo jakiś syrop glukozowo-fruktozowy, tylko jest to, jak dla mnie w tym momencie, ewidentnie ze słodu. Nie czuję tutaj takich nut sztuczno-słodowych albo jakiegoś cukrowego tutaj dopełnienia tych piw. Mam wrażenie, że to są piwa ważone prawilnie, fajnie przefermentowane, bo ewidentnie drożdże zrobiły tutaj robotę. Nie wniosły estrów, czyli siedzą cichutko w kącie, ale robią co mają robić. Czyli zrobiły co miały zrobić. No i fajne jest to w aromacie. Ta kadzidełkowość to jest troszeczkę właśnie takich melanoidyn z delikatnym akcentem ziołowych chmieli. Amber mocny red. To będzie piwo, które wygra ten, powiedzmy, pojedynek. Natomiast browarny lager też sobie dopije. Jeszcze mi została pewnie z półtorej godzinki robienia tego ciasta. Dobra, to tyle. Amber. Okazuje się, że w lagery to oni potrafią. Może to są podstawowe, może to są niczym nie wyróżniające się, nie wybijające się ponad przeciętną lagery, ale trzymają ten dobry swój własny poziom i ja się z tego bardzo cieszę.
wolę takiego Ambera niż na przykład Johannesa z Lidla, który bywa mocno alkoholowy. To tyle ode mnie. Do zobaczenia, cześć!